18. Czerwiec 2022. Jesteśmy na miejscu, gdzie 18 czerwca w 1329 roku była konsekracja olbrzymiej katedry mariackiej w miejscu, gdzie zmarł papież Benedykt V. Dzisiaj mamy też 150. rocznicę urodzin założycielki Michalitek, Anny Kaworek. Dzisiaj mamy rocznicę koronacji Matki Boskiej Królowej Polski w Rokitnie. Obraz z orłem, który zawdzięczamy odnowy Królestwa Polskiego. Był znak, symbolem odnowy Królestwa Polskiego 26 czerwca 1295 roku przez koronację polskiej królowej, której przodkami budowali Hamburg. Dzisiaj mamy rocznicę praw miejskich Tczewa 18 czerwca, budowanego przez osadników z Hamburga, których sprowadził do razem z Hamburg II, był pradziadek tej polskiej królowej. To sprowadził biskup Bruno z Hamburga, który również wspomagał Przemysława II w fundacji klasztoru dominikanek. 1282 powstał w Poznaniu, gdzie ksiądz Michał Woźnicki walczył mszę świętą trydencką. Od 20 grudnia 2017 roku, a nie wcześniej, 18 grudnia, wyrzucono mnie z Wawelu. Proboszcz wyrzucił mnie z Wawelu. Dałam mapę Polski za czasów panowania króla Jana III Sobieskiego, wydaną przez mojego dziadka Stanisława Tomaszewskiego 17 sierpnia 1908 roku. Mówiłam zgodnie z prawdą, że dusza Jana III Sobieskiego jest w niebie, co widziała Anna Maria Lindmajer, karmelitanka bosa, która wspomagała, modliła się za całą rodzinę Sobieskich, za regentkę Bawarii, czyli córkę Sobieskiego, urodzoną na Wawelu, koronowaną w łonie matki, za jego wnuków, czyli cesarza Karola VII, który królował tutaj w Hamburgu, urodził się w Brukseli, za jego brata, arcybiskupa Klemensa Augusta, biskupa pięciu kościołów, za Klaryskę, świętą Klaryskę, córkę, wnuczkę Sobieskiego. Wszystko się rodziło w Brukseli, gdzie herb jest święty Michał Archanioł, a pierwsza wzmianka o Brukseli jest 8 maja 1966 roku. To tak jak przestępca Franciszek 8 maja w 2017 roku tańczył na Watykanie razem z rabinem Edgarem Glückiem, przestępcą z Hamburga, Żydem rabinem, który jest od spraw roszczeń żydowskich do Polski. Urodził się w Hamburgu 14 czerwca w 1936 roku. Tego samego dnia, 14 czerwca w 1946 roku w Nowym Jorku urodził się prezydent Trump. I tego samego dnia, 14 czerwca w 1958 roku urodził się w Osnabrück przestępca Olaf Scholz, teraz prezydent, znaczy kanclerz od 8 grudnia 2019 roku. Także wszystko, banda tańczy. Tak jak Franciszek z Edgarem Glückiem, którego sprowadził już do Polski, zaczął tańczyć razem z rabinem Dziwiszem 15 listopada 2005 roku. No i tańczą sobie. Tańczą. Jezu, ufam Tobie. Święty papieżu Benedykcie V, wspomagaj nas wszyscy święci. Również święty Brunonie, biskupie, który założyłeś Braniewo i Branicę. Nieufność jest Tobie, Panie. Jezu, ufam Tobie, powtarzał cały czas mój tata, apostoł Bożego Miłosierdzia, za którego Ci, Panie Boże, Boże Ojcze, mu dziękuję. To On nauczył mnie ufności. To On się za mnie modlił. Mój tata, Tato Niebieski. Daj nam świętych biskupów. Jezu, ufam Tobie. 18 czerwiec.
Koronacja obrazu Matki Boskiej Królowej Polski, konsekracja Bazyliki Mariackiej w Hamburgu, którą w 1806 roku rozwalili. A ołtarz jest w Warszawie, w Muzeum Narodowym, gdzie 3 maja w 1945 roku urządzili wystawę Warszawa oskarża naród niemiecki o zbrodnie. A tego dnia Anglicy zbombardowali statki z więźniami w Neustadt. 8 tysięcy ludzi zginęło. A tego dnia tutaj w ratuszu Anglicy bez przelewu krwi przyjmowali Hamburg. Bez przelewu krwi właśnie te 8 tysięcy. Tego dnia, 3 maja, biskup Gawlina bierzmował w obozie koncentracyjnym. 1750 warszawianek umieszczone zostało. Odwiedził właśnie tego 3 maja w 1945 roku. I więcej rzeczy działo się i dzieje się. Także Boża obecność w serce Jezusa. 18 czerwca 2017. Dzieniem jest nadziei i ufności. Nasza święta siostro, masz dzisiaj 150 lat, wiem, że zrobisz nam prezent. Tak jak Markiewicz robi nam prezenty. Markiewicz, który widział anioła Stróża Polski 3 maja w 1863 roku. W Przemyślu, który zapowiadał już polskiego papieża, naszego poprzedniego papieża Piusa X, syna Krawca, kuzyna Leopolda Moczygęby, patriarchy Polonii Amerykańskiej. Pani Boże, założyciela miasto Panna Maria. Mamy też również polskiego Nobla, który oświetlił Amerykę, Jabrzynowskiego, który ufundował 2 kościoły w Nowym Jorku, który ufundował nagrodę 365 kg w złocie dla Polaka religii katolickiej. Zmarł w Polsce 7 lutego 1909 roku, a 7 lutego w 1913 roku tutaj w Hamburgu urodził się ksiądz Józef Woźniak, więzień Dachau, kustosz, potem tutaj duszpasterz dla więźniów i dla obozów, w obozach umieszczonych Polaków, potem kustosz w Tulce, gdzie pielgrzymuje ksiądz Michał Woźnicki. Był tam też jeszcze jeden proboszcz, którego zamordowali w Dachau. Więcej męczenników. 3 940 kapłanów jest. Modli się za naszego księdza Michała Woźnickiego. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. 18 czerwiec 2022. Hamburg. Niezwykłe miasto świętych. Święty Maksymilianie Kolbe. Wspomagaj nas i wszyscy święci. Jezu, ufam Tobie. Jaka jestem szczęśliwa. Panie Boże, dziękujemy Ci za księdza Michała Woźnickiego, za wszystkich wspaniałych kapłanów. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za księdza Klausa Wodzaka. Dziękujemy Ci za biskupa Rosentretera, za wszystkich biskupów, którzy oddali życie